6 kwietnia 2014 roku odbył się 27. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Ślężański Mnich. Było to otwarcie sezonu 2014. Trasa wyścigu przebiegała przez miejscowości Sobótka, Strzegumiany, Pędkowice, Sulistrowice, Przemiłów, Księginice, Świątniki, Przezdrowice, Sobótka. O godzinie 12.15 odbyło się uroczyste odsłonięcie tablic w Alei Gwiazd Kolarstwa. Zenon Jaskuła, Lech Piasecki, Zbigniew Spruch, Joachim Halpczok, Marek Leśniewski, Andrzej Sypytkowski i Sławomir Chrzanowski. Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu. I szczęśliwym powrocie na metę wyścigu. No niesamowita jest ta kolumna wyścigowa. Dziś mamy rekord startujących we wszystkich kategoriach. Tego jeszcze w Polsce nie było. To jest ponad 1500 osób. Tu rodzi się wielka przyjaźń, tu rodzi się niejedna wielka miłość, no i oczywiście miłość do kolarstwa. I proszę, następna grupa. I nasze panie kochane, które tak pięknie tutaj wyruszyły na trasę z wielkimi kolarskimi ambicjami na różnych rowerach. Pozdrawiamy wszystkich brawami serdecznymi. Niech poczują sympatię Państwa. Pojechali. Dziękujemy na razie. Nowych grup kolarskich. Myśmy, kiedy była transmisja, kiedy był sygnał wyścigu pokoju, wszyscy już na nich zabawa, przypomnienie właśnie kibicom swoich sylwetek sprzed lat, przypomnienie nazwisk i to, co mówiłem, ich sukcesów, które w czasie, kiedy jeździli zawodowo. No i tutaj podzielone te grupki, teraz patrzymy, czy to już jest grupa następna, czy to jeszcze ta grupa, bo tutaj rzeczywiście duża frekwencja, duże grupy rozciągnięte. Najciekawsza pogoda, chociaż kolarze, dla kolarzy nie jest tak źle. I kolejny chce się tu pokazać właśnie na finiszu, albo to już jest grupa, która kończy. Dwie rundy jeszcze dwie rundy. I
kolejni zawodnicy i tak mówiliśmy, tutaj ten podjazd od Sobótki długi, bo to jest, ja wiem, dzisiaj ponad 1000 zawodników zgłoszone we wszystkich klasyfikacjach wiekowych. No i tutaj mastersi, to jest ta grupa mastersów, to ci zawodnicy są tacy, którzy kiedyś i w tej chwili zaczynają dla własnej przyjemności, dla własnego sprawdzenia swoich możliwości fizycznych startować w wielu wyścigach, tych wyścigów jest coraz więcej, część startuje, proszę zobaczyć, na różnych rowerach, bo są również mastersi, którzy jeżdżą na rowerach górskich, bardzo mocne te maty, bo jak pamiętam, to jest to już chyba 13 albo 14 rok działania, jeden z najlepiej zorganizowanych maratonów, no Skandia to jest maraton Czesława Langa, który od kilku lat również są organizowany, ponadto Cezary Zamana, to z kolei Mazowia Tour, kolejny organizator maratonów, także jest gdzie się ścigać w każdym rejonie. Liście, ale to troszkę rozgrzewki, troszkę tak, wszystkim należą się te owacje, bo dzisiaj rzeczywiście trudno, tu z pełnym uznaniem patrzymy na tych. Tutaj dowolność na rowerze górskim, gratulujemy, owacje, tak proszę Państwa. No fajnie, że ta atmosfera jest taka swobodna, że tutaj w większości, tak jak mówi redaktor Włodzimierz Rezner, że na rowerze po radość i zdrowie, że nie tylko ten wyczyn sportowy się liczy, ale liczy się ta radość jazdy na rowerze, no a zdrowie, jak Państwo wiecie, rower to jeden z najlepszych przyrządów rehabilitacyjnych, zalecany przez lekarzy. W ramach rehabilitacji to znakomicie wpływa na krążenie, to świetnie pracuje pompka, jak ja mówię, a więc układ sercowy, to również wydolność płuc. No i ci zawodnicy, ale jest tablica pamiątkowa, Stasiu Szozda, jeden z najlepszych polskich zawodników, wicemistrz świata, kiedy, no i tutaj finisz proszę, kiedy w Barcelonie uciekali, kiedy Rysiek Szurkowski odjechał, tam właściwie Stanisław Szozda był też tak mocny, że mógł wygrać, ale musiał się poświęcić dla kolegi i i kolarskim porzekadłem połamania kół życzymy zawodników na trasie. Nie, patrz się w kordy, ośle jest. Proszę zobaczyć, jaka liczba tych zawodników. No tutaj tam początek i 150-200 metrów. Startowali, patrzył jeszcze na ten zegarek, czasomierz. Już jest ta odpowiednia czasowa przerwa między poprzednią grupą. Starcie dziewczęta, młodziczki i za nimi grupa młodziczki.
Państwo, tam już są odsłonięte tablice i Czesława Langa, i Ryszarda Szurkowskiego, i Janusza Kowalskiego, i Mietka Nowickiego, i Lucjana Elisa, tych wspaniałych kolarzy, o których dziennikarze zagraniczni pisali: Polacy, jak wy to robicie, że wygrywacie z wielką przewagą, że wpadacie po trzech na metę na pierwszych miejscach. Piękne chwile, chwile polskiej radości na metach, na szosach całego świata. I dziś, mili Państwo, mamy kolejnych mistrzów kolarstwa w Alei Sław i chcemy odsłonić tablicę właśnie, ażeby upamiętnić wyczyny Polaków, ażeby na tych tablicach, kiedy będziemy tutaj przechodzić się, kiedy Państwo będziecie wędrować, żeby odżyły wspomnienia, że Polak potrafi, że Polak może być najlepszy na świecie, wygrywać z najlepszymi. I miło mi poinformować, a jednocześnie powiedzieć, że dziś odsłaniamy tablicę Zenona Jaskuły, Lecha Piaseckiego, Joachima Halubczoka, Marka Leśniewskiego, Andrzeja Sypytkowskiego i chłopaka stąd, z Sobótki, Sławka Chrzanowskiego. I rozpocznijmy od tej pierwszej tablicy. Zenon Jaskuła, mili Państwo, kolarz niezwykły, zwycięzca słynnego 16 etapu w 93 roku podczas Tour de France. Kolarz, który był trzeci, kolarz, który przezwyciężył ból i cierpienie. Jeszcze chwilę, Zenek, niech trochę jeszcze poopowiadam o tobie, o tych wielkich. Prosimy Zenka o odsłonięcie tablicy. I oto właśnie. I prosimy, bo wszystkie wyczyny Zenona są spisane. I poprosimy burmistrza miasta i gminy Sobótka, Stanisława Dobrowolskiego. Pamiątkowa tablica, a statuetkę skały wręcza sekretarz województwa dolnośląskiego, pani Lilla Jaroń. No i brawa, ale chwila, ale pięknie, ale wzruszenia. Zenon Jaskuła, jak na podium na największych wyścigach na świecie. Przepraszam, jeszcze ja tak mikrofon podsunę, żeby było słychać. I starosta, serdeczne gratulacje. Panu burmistrzowi i organizatorom, że zrobili tą aleję gwiazd światowego kolarstwa. Myślę, że nie będą tylko sami Polacy, jeszcze będą, słyszałem tutaj, naprawdę, i może Niemcy, Włosi i tak dalej. Ta aleja, naprawdę super pomysł i gratulacje. Nie wiem, kto był pomysłodawcą tutaj, ale naprawdę ukłony, bo to jest pamiątka dla młodzieży, którzy tutaj mają 5-8 świata, wygrywając wyścig pokoju, będąc jednym z najlepszych kolarzy świata w jeździe indywidualnej na czas. Lider Tour de France, tak, tak, lider Lechy Piasecki, a dziś prawa ręka Czesława Langa, wielki, profesjonalny mistrz w każdej dziedzinie związanej z kolarstwem i nie tylko. Leszku, prosimy, odsłoń swoją tablicę.
proszę o wręczenie pamiątkowej tablicy prezesa Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Janusza Kozyrskiego, a statuetkę skały wręcza starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki. Pana zwycięstwa, młodzi będą się jest ciężkie, może da pan radę, tak? Bo jeszcze mikrofon będzie do ręki, także prosimy o podtrzymanie przez moment statuetki. Lech Piasecki. Dzień dobry, witam państwa. Bardzo dziękuję kapitule, że wybrała mnie. Mogę znaleźć się w tej alei. Bardzo dziękuję Mamy nadzieję, że ta aleja będzie się rozrastała, bo oprócz sław kolarskich, które były, które są, rosną następcy. Mamy w tej chwili znakomitych młodych kolarzy, którzy wygrywają wielkie wyścigi na świecie i na pewno wkrótce będę gościł. Dziękujemy serdecznie. Lech Piasecki, dziękujemy za te wielkie wyczyny, za sławę, chwałę dla Polski. To właśnie to słynne zdjęcie, to Chambéry. 1989 rok, kiedy Polak wygrywa z olbrzymią przewagą. Dwóch Francuzów goni go, a tam trzy minuty przewagi, 120 km na zjeździe. Z taką prędkością Achim pędził do mety. To był wielki światowy wyczyn. Wszyscy nie mogli wyjść z podziwu dla chłopaka w biało-czerwonej koszulce. Proszę państwa, wicemistrz olimpijski, zwycięzca wielu wyścigów, zawsze samotnie kończył. Pokazywał z daleka swoje plecy. Była to wielka nadzieja na to, że Polak wygra Tour de France, wygra największe wyścigi świata. Tam na górze chciano jednak inaczej. Wspominamy Achima jako tego wielkiego mistrza niespełnionych naszych polskich nadziei, ale pamiętamy wielkiego kolarza i za to mu serdecznie dziękujemy. Może tam słyszy nas i w tym momencie brawa i niech będą tym przesłaniem do góry dla Achima. A poproszę o odsłonięcie tablicy siostry Achima, panią Adele Czyrnie, siostra Achima, i będę prosił o wręczenie pani Adeli pamiątkowej tablicy przez prezesa Polskiego Związku Szkolarskiego Wacława Skarula, a statuetkę wręczy Bogdan Szewczak. Tak, oczywiście. Prezes Polskiego Związku Kolarskiego Wacław Skarul. Drodzy państwo, miałem i zaszczyt, i wielką przyjemność pracować z Achimem Halubczokiem. Miałem wielką przyjemność cieszyć się z tych sukcesów, właśnie z tego tytułu Mistrza Świata, o którym tak pięknie opowiedział Włodek. Kolejnego wielkiego, wybitnego polskiego kolarza, światowa klasa, Marek Leśniewski, wicemistrz olimpijski kolarz, który wygrał i Tour de Pologne, i dwa razy zdobył tytuł mistrza Polski, i był ozdobą wielkich kolarskich wyczynów, polskich wyczynów. Cały Marek Leśniewski. Jeszcze dodam, to taka ciekawostka, to był najszybciej zjeżdżający kolarz na świecie. Tak to było. To też wielka sztuka. Poproszę o odsłonięcie tablicy przez Marka. Braw nie zabraknie. Wspaniały kolarz. Wielkie wyczyny. Dzień chwały. Kolejny dzień chwały w życiu Marka Leśniewskiego. I poproszę wójta gminy Zawonia Roberta Borczyka i burmistrza miasta i gminy Sobótka Stanisława Dobrowolskiego o wręczenie.
Dzień dobry, witam Państwa. Dziękuję bardzo szkapitule za ten zaszczyt, zamian prawdy historyjskiej, honor, wielki zaszczyt. Tak jak dzisiaj padły słowa, że sport jest sposobem na życie. Sport jest pasją i to miejsca, do których się wraca z przyjemnością, to miejsca, do których zawsze będziemy wracali. I wiem, że Sobótka jest już tym miejscem, gdzie ja będę wracał. Mam tutaj swój kamień, koledzy mają kamienie, także oprócz pasji oglądania wieścinów na pewno przyjdziemy na taką wiele spotkań. W Sobótce jest jeszcze fajnie, wiele wspomnień. Chciałbym jeszcze raz podziękować szkapitule, życzę wszystkim miłego dnia. Jestem pod wrażeniem, jestem wzruszony, jest to dla mnie wspaniały dzień. Dziękuję bardzo. Dziękujemy jeszcze raz bardzo za te chwile i momenty wzruszeń, kiedy Polak wygrywa, polska radość wiadomo, w sercu jest gorąco. Dziękujemy. Jeszcze fotoreporterzy i na szosach całego świata. Andrzej Sepetkowski, wspaniały zawodnik, wspaniały kolarz. Czas, żebyś odsłonił swoją tablicę walei sławy polskiego kolarstwa. Andrzej Sepetkowski. I poproszę o wręczenie tablicy starostę powiatu świetnickiego Zygmunta Morse i panią sekretarz województwa dolnośląskiego Lilę Jaro. Ładny, młody. Witam Panie Zespoła bardzo serdecznie. Moi koledzy wcześniej powiedzieli, że gratulują pomysłu, właśnie chyba wspaniałego pomysłu. Wczoraj ze Świtem Wolną rozmawialiśmy i Świt powiedział: przygotuj sobie kilka słów, bo naprawdę cię serce zakłuje i nie będziesz wiedział co powiedzieć. Taka jest prawda. Ja pamiętam ten tu podjazd, od wielu, wielu lat jeździliśmy tutaj. Pamiętam w juniorach, pamiętam w elicie, teraz już nawet w mastersach. Także naprawdę tyle lat. Jeszcze mam to szczęście, bo już mam tutaj kamień. Naprawdę jest to piękne miejsce. W moim sercu jest naprawdę ten podjazd i to miejsce będzie i jest zawsze. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie. Brawo, Andrzej. Dziękujemy. Kochamy Sobótkę, kochamy dużo i szczęśliwie. Zdrowiu. Wielkiego walczaka peletonu wygrywał po samotnych rajdach. Zjeżdżał jak szalony, brawurowo. Wspaniały kolarz to Sławomir Chrzanowski. To Sobótka. Sławek Chrzanowski, prosimy. Odsłaniamy tablicę. Poproszę o wręczenie tablicy szefa marketingu i sprzedaży z Czerwowskich kopalni surowców mineralnych Ryszajna Rajczakowskiego, a statuetkę skały wręcza prezes księża Sobótka, dyrektor mistrzostw Polski. Fotoreporterzy. Telewizja, wzruszenie, Sławek nie płacz. Jak podtrzymam się mocniej. I jeszcze masz mikrofon do ręki. Witam Państwa serdecznie. Jestem niezmiernie wzruszony i to ma już krótko. Nigdy nie spędziemy ze sobą kraść wraz. Dziękuję Bogu do sobie, że tutaj w tym miejscu mnie tutaj doprowadziło do Sobótki. Nie chciałem z góry podziękować tej pamięci panu Romanowi, który nie tylko mnie, ale nas tych wielu kształtował. Dziękuję wszystkim za jego pogadanki, które tylko my wiemy i w zasadzie wszędzie tęskniły. Dziękuję Tobie w sercu, który byłeś moim trenerem, dopowiedzieliśmy tam, gdzie teraz jestem w Marcinie. Dziękuję wielu ludziom na mojej drodze, Dziczowi, żonie, Markowi,
jego bratu, również gdy miałem to szczęście, miałem się na czym wzorować. Mieliśmy tak piękny, tak dobry, że już będąc młodym chłopcem, adeptem, marzyłem, widziałem te wyścigi, widziałem Ciśka Wrona, który przyjeżdżał przygotować do wyścigu pokoju. Zapomnę w tej chwili, jak po odwołaniu co wrócę, szkoda do mistrza świata. I przyszedł z Ciśek, bo na ziemi mnie zmał, i tam wziął taką kampeczkę kolacką, tylko marzeniem naszym. I on mówi, ty jesteś sobudki, tak, to za ciebie. A cała kadra siedziała i na czapeczkach 2 lata, mało i tak zwane, widzę się wstawałem, bo to było coś dla mnie wyjątkowe. Dziękuję wszystkim za to. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, przesuniemy się teraz tam, gdzie wartości, waleczności i kolarskiego sukcesu. Jan Jankiewicz i panią sekretarz Lilę Jaroń, sekretarz województwa dolnośląskiego. Dziękuję bardzo. A Państwo nie szczędzą praw. Jan Brzeźny, prosimy burmistrza miasta i gminy Sobótka Stanisława Dobrowolskiego. I Państwo nie szczędzą braw. Wspaniały kolarz, Tour de Pologne, wyścig w pokoju. Wielkie wyczyny. Gdyby pozwolono Polakom przejść na zawodowców, wygrywałby może i Tour de France. Jan Brzeźny. Jan Faltyn, wicemistrz świata na torze San Cristobal, Wenezuela i prezes szczeblowskich kopalni surowców mineralnych Janusz Kozyrski. I niezwykłej waleczności, błyskotliwości, szybkości, Zdzisławy Wrona, Ludwik oglądał plecy słynnego Polaka. I starosta powiatu wrocławskiego Roman Potocki. Mili Państwo, są tutaj wśród nas wielcy zasłużeni mistrzowie. Widzę tam Franka Surmińskiego. Dla wszystkich brawa, dla gości, dla gospodarzy za wspaniałą inicjatywę. Piękne polskie słowo. Dziękujemy i Państwu dziękujemy. Brawo, brawo. Proszę orkiestrę. Cześć.
jeszcze panu wizytówkę dam. Będzie, dajesz, dajesz, dajesz! Dajesz, Karol! Pierwsze okrążenie razem i damy tą czwórkę. Piątka już jest, a więc kolejny zawodnik. Mateusz Taciak doszlifował. Z dużym powodzeniem. Chociaż tu patrzymy, już jest pościg blisko. Blisko jest grupa. Blisko grupa pościgowa i są to zawodnik Witecki, to znakomity zawodnicy. No i teraz CCC Polsat kolejna. Oni tu nie jadą. Pomarańczowa koszulka zawodnika, więc znów trwa odjazdu. Marek Rutkiewicz, a więc ponownie. No Marek Rutkiewicz to harcownik. On kolejny próbuje atak, próbuje powtórzyć sukces ubiegłego roku. Znów Marek Rutkiewicz na czele. A tutaj pomarańczowe koszulki. Tutaj Tomek Kędysz przyprowadził tą grupę. Tomasz Kędysz jak gdyby kontroluje.